Dzień dobry. Cześć. Witamy Was w tygodniówce, która biedna będzie w tym tygodniu troszeczkę, dlatego że mało urządzeń nowych. Mało, bo kurczę taki... W ogóle już chyba kolejny, żebym Cię nie skłamał, chyba trzeci tydzień z takim zastojem. Nie ma takich super premier, ale jakieś tam są. Może zaczniemy... Wiesz co, słuchajcie, żeby Was nie zasmucać, bo my dzisiaj będziemy mówili oczywiście o tym, co było w tym tygodniu. Natomiast Samsung szykuje na przykład serię A52, no tak, A72. Huawei, z tego co widziałem w konsoli w Chinach, też szykuje ze 4 nowe modele co najmniej. Także się drgnie, na pewno. Coś będzie. Coś będzie, bo i Soniaki nowe się szykują, także jest tego, ale... Ty w liczbie mnogiej mówisz, ja bym ostrożnie mówił tutaj w liczbie mnogiej. Na pewno jest flagowiec i dziesiąteczka w planie. Także przynajmniej... Zobaczymy, co będzie. A jeszcze o kompakcie były ploty, więc jeszcze, nawet może i 3, oby. Zobaczymy. Właśnie, zobaczymy na razie, może zerknijmy na to, co już jest i może zacznijmy od rodzynka, przynajmniej tak bym proponował, którym jest flagowa, chociaż moim zdaniem nie jest to dokładne określenie, Motorola Edge S. No, to taki semi-flagowiec, a ja bym go nazwał raczej mocnym średniakiem. Chyba się zgodzisz, bo do flagowca to jednak troszeczkę brakuje tego smartfona. To znaczy, no, jest to na pewno smartfon wart uwagi z kilku powodów. Po pierwsze, jest tam rzeczywiście mocny Snapdragon GS870. Po drugie, jest dosyć porządna bateria, bo 5000 mAh i to jest fajnie, to powinno być nowym standardem w tej chwili. Jeszcze kwestia tego, jak ona jest drenowana. Wyświetlacz co prawda tylko IPS-owy, ale to wygląda na całkiem fajną jednostkę, 6,7 cala, także dla zwolenników trochę większych kompaktów, porządną rozdzielczością, jest okej. Okay. Z przodu ma dwie dziurki, to się nie wszystkim może podobać, nie? No ale mamy szerokokątny aparat do selfiaków. No. Jednym się podoba, innym nie. Jeszcze bym dodał, że ta motka ma szybkie pamięci, bo ramy ma DDR5, a flesza ma UFS 3.1 i uzupełniając informacje o baterii, ładowanie z mocą 20 W i takaż to ładowarka jest, wyobraźcie sobie, w komplecie. Taka mała rekompensata może za wygląd tego telefonu, bo z wyglądu to ta motka mnie nie porwała zupełnie. No ale cóż, o, komputer mi się włączył, ciekawostka. Nie, no ma ładną tapetę, z tyłu ma co prawda też jedno oczko, które symuluje aparata, aparatem nie jest, bo z tyłu są 3 aparaty. Tam jest 64 megapiksele, jest ta jednostka szerokokątna, o której Adaś mówił, czyli sprawdzę, 16 megapikseli, plus na pociecha aparacik do makro 2-megapikselowy i jedna zaślepka, która aparatem nie jest. No, umówmy się, że oni tam obiektywu nie wkładają, tak jak Chińczycy niektórzy. Tylko no, robią coś, co wygląda na miejsce na aparat z taką ramką, ale tam aparatu czwartego nie ma. W przodu jest 16 megapikseli też. Dokładnie, także te aparaty no, nie są najgorsze. Jeszcze z takich fajnych rzeczy Wi-Fi 6 ma ten telefon, co tak doczytałem. No tak, no bo to jest 870, także no, to musi... Ma gniazdko na kartę microSD, ma mini jacka i ma... Słuchajcie, ochronę przed wilgocią na poziomie IP52, czyli powiedzmy taką na deszczyk, na zalanie na imprezie czymś. Ja bym powiedział na lekką mgiełkę i dwie krople na ekranie to nie trzyma. No nie, no bez przesady, ale no na pewno to nie jest taka pełna ochrona, pełna wodoszczelność, ale jakaś tam nie, jest. Nie sugerujcie się tym IP52, dlatego że... Nie, to jest taki bardzo, niektórych... bardzo na wszelki wypadek. O. Niektórzy producenci w ogóle tego IP52 nie podają, nawet jeżeli smartfon przechodzi certyfikację, to kosztuje tak. Zawsze. To tutaj jest troszeczkę symboliczne, także nawet przy IP68 ja bym się nie sugerował, jednak nie zanurzał telefonu zbyt często. Nie, tak tutaj... w ogóle nie zanurzać, ja bym powiedział. Tak, ale przy IP52 naprawdę również na wilgoć trzeba uważać, bo diabli wiedzą, co telefon jest. Tak, zdecydowanie tak, bo... To jest naprawdę, traktujcie to, że to jest totalnie na wszelki wypadek i nic ponadto. Ja nie wiem, czy myśmy powiedzieli, że ekran 90 Hz jeszcze ma odświeżanie. Chyba nie powiedzieliśmy, to jeszcze już dojedźmy ten ekran do końca, jeszcze ma HDR10 i pokrycie palety P3, jeżeli chodzi o kolorki. No Motorola się bardzo tym chwali. No i ceny, słuchajcie, ceny. Mamy 3 warianty tego telefonu wycenione, bo tam w certyfikacji zdaje się było więcej, ale mamy...
Tak, cena. 6 plus 128 wychodzi tam niecałe 1200, 8 plus 128 niecałe 1400, a 8 plus 256 1600 tam 20, 1650 zależnie od kursu. W każdym razie to są ceny oczywiście z rynku chińskiego. Czyli to chyba wszystkie warianty wymieniłeś. No ja nie pamiętam, co było certyfikowane. Nie, wydaje mi się, że te takie, trzy były. Takie były po prostu wycenione. Oczywiście ten telefon jest dostępny w Chinach, więc polskie ceny, czy europejskie, podamy Wam później, bo pewnie będzie oczywiście osobna, huczna premiera na nasz region tego telefonu. I pewnie wtedy będziemy musieli Wam o nim jeszcze raz pogadać, więc może proponuję przejść do kolejnych modeli. Oppo w tym tygodniu uraczyło nas aż dwoma modelami. No tak, to jest A55, które rzeczywiście od dosyć dawna już było zapowiadane. Od sobie wyprysnęło, nie jest to może jakiś cud, ale jest to smartfon, który obsługuje 5G, ma Dimensity 700 pod obudową. Jest też bateria bardzo fajna, bo też 5000 mAh. No, czy jest niezbyt fajny, ale co ja tam będę? Mnie tam nie 10-watowe ładowanie też bym powiedział, że nie jest fajne, no niestety. No, szczególnie przy tej baterii. No tak, przydałoby się szybsze. No ale słuchajcie, z drugiej strony ten telefon nadrabia ceną, bo kosztuje 1600 juanów, co daje nieco ponad 900 zł, no między 900 a 950 tam oczywiście zależnie od kursu, więc to nie jest drogi telefon. Zresztą widać na przykład po aparatach, bo z przodu 8, a z tyłu 13 mega. Tam oczywiście są jeszcze dwie dwójeczki dołożone, ale no przyjmijmy, że 8 i 13 to są te główne aparaty. Jak tak na niego spojrzeć, to w zasadzie od razu widać, że to nie może być najwyższa półka, choćby przez ten dół ekranu, tak? Nawet jeżeli się nie wie, że ten ekran pracuje tylko w HD plusie i w niczym więcej niestety. Ma 6,5 cala, nie wiem, czy mówiliśmy, czy nie. Nie powiedzieliśmy. Działa pod nowym Androidem, aparaty, tak jak Adam mówił, takie sobie. O pamięciach mówiłeś? Do 128 i 6? Nie powiedziałem, ale to już wiecie. No, 128 i 6. I jeszcze microSD wejdzie w ten telefon. I do tego no taka, powiedziałbym, generyczna stylizacja z czytnikiem linii papilarnych na boku. Nic specjalnego, ale też nic drogiego, więc... To znaczy, to jest fajnie wyglądający smartfon. Mnie się akurat po prostu podoba stylistyka BBK, zarówno w przypadku Oppo, jak i w przypadku Vivo. To są dosyć fajne konstrukcje. Mają tam sensownych projektantów najwyraźniej. Rzadko im się zdarzają. Tak, ja to wielokrotnie mówiłem, że Oppo, Vivo robią generalnie ładne telefony, bo nawet jak robią jakąś tanioszkę taką za kilkaset złotych, to i ma plastikową obudowę, to nadal jakoś wygląda. Natomiast no, ten styl akurat w przypadku tego modelu specjalnie no, nie jest wyróżniający się, no co, z przodu podbródek i kroplono, czy z tyłu prostokątny aparat. Nie, mówimy tak naprawdę głównie o tyle, bo przód śliczny nie jest, szczególnie właśnie z tą brodą. Natomiast styl jest... Poprawna, ja bym to nazwał. O, bardzo, bardzo poprawna, telefon jest niebrzydki, jest to ładne, ale bez takiego efektu wow. I tyle, no. Nie, są dwa kolory, jest nienachalne cieniowanie, takie, które widać, ale jest jednocześnie dyskretne. On występuje w takim kolorze stalowo-niebieskim i w czarnym. Tak. I to jest okej, bo to cieniowanie jest zrobione tak, że nie ma się tęczy, to jest eleganckie jednocześnie, no. Tak? Nie wiem, przy niedrogim telefonie. Czy to jest błędne wrażenie? Wydaje mi się, tak patrząc na rendery, że ten tył jest taki lekko matowy, co też jest fajne, bo się wolniej brudzi. Nie? Tak. Nie jest taki zupełnie błyszczący rzeczywiście. Natomiast kolejny Oppo, no to już jest jakiś, to już jest telefon, który w jakiś sposób się wyróżnia. Chociaż już to widzieliśmy, bo mówimy w tej chwili o Oppo Reno 5 Pro 5G, który w zasadzie wygląda jak cała seria... Nie, bez Pro. Bez Pro. Bez Aha, Pro, to jest Reno 5 5G. Dobra. To faktycznie, przepraszam, mi się pozajęczkowało, ale jak już powiedziałem o tym Pro, to dokończę. Bo oczywiście kliknęła mi się nie ta karta, że te telefony są trochę podobne do siebie, to naturalnie, ale do czego zmierzam? Oczywiście Reno 5 Pro 5G ma debiut światowy, to znaczy pojawił się póki co w Indiach, co oznacza, że trafi też wkrótce na inne rynki, bo na razie był dostępny tylko w Chinach.
No i teraz szybciutko ocenię. W Indiach ta cena wynosi 1850. Ale o którym mówisz w tej chwili, bo ja się pogubiłem. Dobra. Renault, o tym, o którym zacząłem, bo otworzyłem kartę i zacząłem gadać. Okay. Oppo Reno 5 Pro 5G, jeszcze raz, pojawił się w Indiach, co sugeruje, że wkrótce pojawi się również w krajach europejskich. Kosztuje w Indiach 1850 zł, więc jak sobie przeliczyłem i dołożyłem podatki i tak dalej, to myślę, że ta cena by była między jakieś 2300-2400. Parzyjomu widim, zobaczymy. Będzie premiera w Polsce, to Wam o tym powiemy. Jeszcze się szykują też słuchawki Enco X, też w Indiach się pokazały, 500 zł kosztują w zasadzie tyle. No i faktycznie wróćmy teraz do tego właściwego, nowego Oppo. A ty jesteś pewien, że ten, o którym mówisz, będzie w Europie w takim samym kształcie, jak jest w Indiach? Słuchaj, tego też nie wiem. No na razie wiem tyle, że jest w Indiach. Ja bym chciał uniknąć mówienia czegoś, czego nie wiemy na pewno. To, że on jest w Indiach, to jest oczywiście bardzo fajnie. Ale zdarzało się niejednokrotnie tak i dobrze, żebyście o tym wiedzieli, że w Chinach wychodziła inna wersja smartfona, w Indiach jeszcze inna, a na Europę czy na rynki globalne szła jeszcze inna. W związku z tym to, co Adaś powiedział o piątce Pro 5G, to jest, dotyczy jakby tej wersji indyjskiej. To, że ona może wyjść na rynkach globalnych, tak jak najbardziej, nie musi dokładnie w tym samym kształcie i z tą samą specyfikacją, Ja tylko jakby to porządkuję od strony formalnej, tak? W porządku. Żebyście się nie spodziewali, że ta globalna wersja będzie identyczna jak indyjska. Może być, ale nie musi. Ja może bym dodał, że może być ze sporym prawdopodobieństwem, ponieważ indyjska jest taka jak chińska. O, i to jeszcze tylko chciałem dodać gwoli uzupełnienia. Dobra, oczywiście dobra, cały ale wiesz, ja jest prawdopodobieństwem. Ja jestem to stary pies tutaj, żeby ja wiem, wierzyć, że to, co mam na Indie, to będzie na Europę. To wcale nie jest, to tak, szczególnie ale, na kłopko. Tak, masz rację. Natomiast ja po prostu sobie tą kartę otworzyłem z tym telefonem, żeby wspomnieć, że prawdopodobnie wjedzie ten model do Europy i prawdopodobnie są szanse, że będzie taki jak ten chiński. O, tyle, co chciałem powiedzieć i wydaje mi się, że to powiedziałem, a czytelnicy, mam nadzieję, widzowie zrozumieli, o co chodzi. Natomiast nowym modelem, który rzeczywiście jako nowy się w tym tygodniu pojawił, jest Reno 5 5G. On co prawda również na rynkach egzotycznych, nie u nas jeszcze, nie wiadomo czy u nas w ogóle kiedykolwiek. I jeżeli chodzi o tego smartfona, to on się oficjalnie pojawił w tej chwili w Tajlandii. Przynajmniej wczoraj, możliwe, że dzisiaj już na innych rynkach też jest daleko wschodnich. Natomiast jest w Tajlandii, on ma oznaczenie CPH2145, ono się różni od wszystkich modeli z serii Reno 5, które do tej pory się pojawiły. W związku z tym wygląda po prostu na kolejną wersję z nieco inną specyfikacją niż te, które do tej pory na rynku się pojawiły. I tutaj znajdziemy jakby to wszystko, co na tej górnej półce w średnim segmencie jakby powinno się pojawić, czyli jest Snapdragon 765G i od razu wiadomo, że jest obsługa sieci 5G również w takim razie. Jest AMOLED 6,4 cala, Full HD+, rozdzielczość. Pamięć jest tylko jedna wersja, przynajmniej w Tajlandii tylko jedna wersja jest listowana i to jest 128 flesza i 8 giga pamięci RAM. Aparaciki z tyłu są 4, to jest 64 plus 8 szerokokątny plus dwie dwójki. Z przodu jest 32-megapikselowa matryca. To, co jest bardzo fajne i co zwraca jakby uwagę, to jest to, że Oppo podarowało tutaj użytkownikom ładowanie 65-watowe, także ta bateryjka będzie się ładowała raz, dwa prawdopodobnie. Powiedz jeszcze dwa słowa o baterii, bo za chwilę się posypią poprawki na karcie telefonu. No ja wiem. To znaczy, słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do baterii, ja zawsze podaję baterię tak, jak podaje ją producent. W tym wypadku producent podaje baterię 2150 mAh. I ja mówię, ja nie chcę zgadywać, co Oppo tym chce osiągnąć. W jednych krajach jest podawana ta bateria podwójnie. To nie znaczy, że to jest podwójna bateria. Prawdopodobnie to znaczy, jest. O, może tak powiedzmy. Z dużym prawdopodobieństwem to o to chodzi, ale... To znaczy, słuchaj, cały problem tkwi w tym, że Oppo wyraźnie tym razem pisze w tej specyfikacji i odsyłam Was tutaj do informacji dodatkowych, bo ja cytuję dokładnie to, co podaje producent.
A producent po pierwsze podaje baterię o minimalnej pojemności i o typowej, i to jest normalne, tak jest wszędzie. I w tym wypadku oni podają w 2100 dla baterii typowej, dla baterii typowej 250, dla baterii minimalnej podają 200 mAh. I dodają do tego, że nie, jest jeszcze druga bateria, że dodatkowo nie. Dodają po prostu, że dane tej baterii w watogodzinach odpowiadają baterii, która normalnie miałaby pojemność 4200 albo 4300, też w zależności od tego, czy minimalna, czy typowa. Także wypada tak, jak za pierwszym razem zrozumiałem to w danych Oppo, wtedy, kiedy po raz pierwszy zastosowali taką baterię, że jest jedna bateria, z danymi w watogodzinach, nie o pojemności, tylko o mocy takiej, że jest jakby odpowiednikiem 2000 mAh, to jest odpowiednik 4000 mAh. Tak, ale ja tak płaczę po głowie, że wówczas jak ludzie zaczęli rozbierać te telefony, to się okazało, że po prostu jest podwójna bateria i tyle, a Oppo z bliżej nieokreślonych i nieznanych nam powodów podaje tak, jak podaje, ale to mówimy, to jest prawdopodobnie, nie wiemy tego na pewno, bo na pewno byśmy widzieli, jakbyśmy wzięli ten telefon i go rozebrali. Tak, gdybyśmy zajmowali się rozbieraniem telefonu, tak jak iFixit na przykład się rozbierałem telefonu. Tak, no właśnie, widziałem filmik, jak tam przy którymś poprzednim Oppo, jak tak było, właśnie był filmik, gdzie rozbierano telefon i faktycznie bateria była dwuczęściowa, bo generalnie producenci czasem dzielą baterię na dwie części. To nie jest nic dziwnego, nic nienormalnego, przede wszystkim przy układach szybkiego ładowania. Chodzi o to, żeby rozdzielić jakby ładowanie na dwa ogniwa, żeby one się tak nie grzały. I w zasadzie, no tak upraszczając, po to się robi. Wiesz co, z jednej strony tak, a z drugiej strony mamy na przykład dane TENA, czyli Chińskiego Urzędu Telekomunikacyjnego, który bardzo często w przypadku Oppo podaje pojedynczą baterię 2000 mAh. Zgadza się. Nie dopisują, że to są dwie baterie po tyle, podobnie jak i producent. Tam, gdzie ja piszę, ale to jest 2000, tam producent tak, podaje, to są 4000. Masz całkowitą rację. Natomiast ja też zawsze biorę pod uwagę, że dane podawane przez urząd TENA nie zawsze są takie idealnie pełne, bo na przykład często im się nigdy nie podają typu procesora, a często również nie podają pełnych danych aparatów fotograficznych, bo na przykład widać na zdjęciu, że telefon ma aparat poczwórny, a oni wymieniają na przykład tylko te dwie ważniejsze matryce albo wręcz tą jedną główną w przypadku tylnego aparatu. Także... Tak, natomiast w przypadku baterii nigdy nie jest inaczej niż podają. Nie zdarzyło mi się poza Oppo, żeby bateria była inna niż ta podawana przez producenta. Tak, ale nadal to nie jest dowód na to, że nie ma tam dwóch baterii, tak? To, że TENA jakoś podaje, to tak jak ci powiedziałem, w tych aparatach... Ale w tym wypadku również producent podaje. No to słuchaj, to sorry, to komu mam wiedzieć? Nie, no też dlatego ja... Jeżeli producent wyraźnie mi pisze, że jest bateria 2150 mAh i podaje, że jest to odpowiednik baterii 4300, no to sorry, no w ten sposób podają. Nie podają, to są dwie baterie. Ale cały czas o tym mówię, że prawdopodobnie możliwe, że są dwie, ale wcale nie wiemy tego na pewno, dopóki nie rozbierzemy telefonu, a ty już powtórzyłeś. Adaś, ale fakty są jakie są. Tak. Producent podaje taką, a nie inną baterię, nie mamy telefonu, nie jesteśmy w stanie go rozebrać. Poda. W związku z tym nie ma na razie innej możliwości. Natomiast te didaskalia są potrzebne po to, żeby widzowie czy czytelnicy nie stwierdzili, ojejku, jaki szajscon ma za małą baterię taką. No, tak podał producent, ale to nie znaczy, że ona faktycznie tylko tyle ma, bo osiągami dorównuje większej baterii. Jeszcze raz słuchajcie, dla uściślenia i dla sformalizowania. Te dane, które znajdziecie u nas, zawsze są danymi producenta. Jeżeli producent podaje inaczej, my również podajemy inaczej. Natomiast w tym wypadku producent podaje w ten sposób jednoznacznie wskazując, że bateria jest jedna i że ma ona pojemność 2150 mAh i odpowiada w watogodzinach baterii, która miałaby 4300 mAh. Jako że pojemność baterii nie jest daną, która w jednoznaczny sposób wskazuje na to, ile ta bateria będzie pracowała w danym układzie. Nie wiem, czy to nie jest za trudne, co mówię. Powtórzę jeszcze raz. To jest tak, że my się orientujemy po pojemności baterii, jakby ile ona będzie działała. Nie, to się nie przekłada.
w żaden sposób się nie przekłada do tego jeszcze. Dlatego, że ta sama bateria, załóżmy 4000 mAh, w jednym smartfonie będzie pozwalała na, nie wiem, nieprzerwaną pracę przez 10 godzin, a w drugim przez 20 godzin. Tak to będzie po prostu wyglądało. W związku z tym to, co my bierzemy za jakby pojemność, jednoznacznie przekładając to na czas pracy, nie, robimy błąd. Poddanie jakby danej baterii w watogodzinach jest daną o tyle jakby sensowną, że podaje związek jakby mocy baterii z czasem pracy. W związku z tym jest to troszeczkę bardziej jednoznaczne niż pojemność. To te watogodziny też się oczywiście nie przekładają w sposób jednoznaczny, bo zależy, w jaki sposób urządzenie pracuje. Niemniej po prostu w jakiś jasny sposób wskazują na to mniej więcej rzeczywiście prawdziwie, jaką moc ma bateria i co jest w stanie zrobić. Natomiast mówię, pojemność niestety tego nie robi. U nas się przyjęło po prostu, że im większa pojemność baterii, tym dłuższy czas pracy. Nie, to się tak. W pewnym uproszczeniu można to trochę przekładać, można, ale to nawet wiesz, od temperatury otoczenia zależy, więc. Zazwyczaj jest tym trochę racji. To też nie jest tak, że da się wskazać proste przełożenie pomiędzy korelacją. No, ja bym powiedział tak. Jest dosyć spora korelacja, ale nie taka idealnie wprost i już, no tak jak opisałeś. Dobra, teraz się pogubiłem. Nie wiem, czy wszystko powiedzieliśmy o tym smartfonie. Powiedzieliśmy wszystko o tym. Musimy jeszcze powiedzieć może... O baterikach mówiłem. Dobra. To no, skończyliśmy na baterii. Dobra, to w zasadzie chyba wszystko na jego temat i tak pogadaliśmy. Tak, za długo. To teraz krócej, bo rzecz jest z USA, więc nas tak średnio. ZTE taki nowy wyskoczył, nazywa się BlateX 1 5G. Od średniaczek, Snapdragon 765G, 4 aparaty z tyłu, NFC, ekran Full HD 6,5 cala, bateria 4000, te aparaty jeszcze szybko wymienię, 48, 8, 2 i 2, czyli przeznaczenie jakby jest jasne tych aparatów, pamięć 6 plus 128, no i w amerykańskiej sieci Verizon, a w zasadzie w jej takim operatorze prepaidowym, coś jakby, no, powiedzmy nasza Heja załóżmy. Ten telefon kosztuje, moi drodzy, ojejku, zgubiłem cenę, $385 i widzę, że tu nasza szanowna koleżanka nie przeliczyła, więc ja szybko już Wam mówię, przeliczam za pomocą Google'a, 1440 zł wykosztował. W sieci prepaid, więc telefon w zasadzie bez umowy. No. Czy to... Ja nie wiem. No, ale to w Stanach, także nie musimy się tym specjalnie... To znaczy, ja tylko dodam, że Amerykanie nie dostali żadnej nowości ZTE. Amerykanie dostali Blade V20 21 5G. Tak naprawdę to jest bezpośrednie przełożenie tego telefonu i poza modemem obsługującym różne częstotliwości, to właściwie specyfikacja jest identyczna. To wygląda. Także nie mamy tutaj nowości. Z ciekawostek przyrodniczych nie ma żadnego logo ZTE na plecach, tylko ma Blade. Widocznie noszenie ZTE w Stanach zostało uznane za obciach, może, no nie wiem, w każdym razie. Ja myślę, że starają się nie drażnić rekina, tak? Tak, pokazali po prostu, nie wiem, żadne jakie ZTE, to panie, to Blade jest jakiś tam, dobra. Cóż tam jeszcze w tym tygodniu się pojawiło? To znaczy dokładnie dzisiaj jeszcze w tygodniu. Nie, to powiedz o Vivo. Bo pewnie o Vivo chciałeś powiedzieć, nie? Tak, o Vivo chciałem powiedzieć, ale no, zobaczymy, że jeszcze Samsung nas czeka. To wyskoczyło dzisiaj. No dobrze, Vivo dzisiaj wyskoczyło, Vivo S7T, które też nie jest tak naprawdę nową konstrukcją. Jeżeli się przyjrzycie z bliska specyfikacji, jeżeli skorzystacie z naszej porównywarki, do czego Was szczerze namawiam, przypominając kwestię tego, że namawiam do korzystania z wyszukiwarki, bo jest coraz więcej poprawek, które są nonsensowne, bo poprawiają ludzie nie te telefony, które powinni. Ale zostawmy. Możecie skorzystać z naszej porównywarki. Poza tym, że ten smartfon ma troszeczkę inne oznaczenie niż Vivo S7, ten model główny, to właściwie różni się tylko jedną rzeczą, mianowicie tym, że procesor ma nieco inny, bo to jest Dimensity 820. A tak poza tym w zasadzie wszystkie dane pozostają identyczne. Tak to wygląda.
A co on może zaoferować poza dosyć szeroką bródką na górze, bo tam dwa oczka się mu na górze mieszczą. On ma tam aparat 44 plus 8 megapikseli, także nie w kij dmuchał. Z tyłu ma z kolei 64 plus 8 plus dwójkę, także rozsądnie, nie zaszaleli. W momencie, kiedy się nie dodaje tyle obiektywu, to po cholerę więcej dodawać obiektywów małych. Są dwie diodki również do tych aparatów. Poza tym procesorem, o którym mówiłem, jest AMOLED 6,44 cala, Full HD z plusem oczywiście. Pamięć 128 plus 8 jest tylko jeden tier pamięci i to w zasadzie tyle. Pamięci patrzę, ale nie ma jakichś straszliwie szybkich, bo jest LPDDR4 i UFS 2.1. Jest za to ładowanie dosyć szybkie, bo 33-watowe to już jest takie krzepkie, co to szybko potrafi rzeczywiście smartfona naładować. No to chyba tyle. Tak, Jeżeli chodzi o design, niebrzydki design, jeżeli przeboleje się tę bródkę z przodu, tą dosyć szeroką na górze, w stylu może być, o, ja bym powiedział. z tym jednym powiększonym tym oczkiem obiektywu wizualnie, tak żeby się wydawało, że to Jak to aparat. mówiło. Wiesz co, No tak. są 64 megapiksele. No tak, jak już jesteśmy dzisiaj, to jeszcze wspomnij o Huawei, jakiego żeś tam wynalazł w Chinach. Ten To jest Huawei też nie jest w nowy, dlatego Ameryce. że te certyfikacje miał wcześniej, natomiast zbliża się jego premiera, w związku z tym uznają, że warto go wrzucić. Otóż To to. jest Huawei Mate 40e i on się właściwie też niemal niczym nie różni od oryginału, czyli od Huawei Mate 40, poza tym, że ma inny procesor i podejrzewam, że jednak Androida będzie miał 11 jednak. Tutaj będzie Kirin 990e. Tak, poza tym znowu specyfikacja według chińskiego urzędu telekomunikacyjnego i według innych certyfikatorów jest identyczna po prostu jak Mate 40e, poza właśnie tym procesorem. No i możliwe, że będzie Android 11 na dzień dobry, bo tego można by się było spodziewać. Tym bardziej, że jest EMUI w wersji 11 też z hakiem, zdaje się. Jasne. Żadna nowość, No od po prostu tańsza wersja Mate 40. No, tak to to wygląda. pozostając przy Huawei i żadnych nowościach, na polskim rynku pojawił się nowy wariant popularnego modelu P Smart 2021. Wzbogacony, słuchajcie, o NFC. No i w zasadzie to jest jedyna różnica, bo reszta jest dokładnie taka sama. Ja szybciutko powiem: 6,67 cala Full HD+, Kirin 710, 4 plus 128 GB pamięci, bateria 5000 z szybkim ładowaniem, aparat 48 plus 8 plus dwie dwójeczki, z przodu 8 i niestety brak oczywiście dostępu do usług Google. Mamy za to cenę 699 zł. No i w zasadzie tyle, bo ten model już był dobrze omawiany, ale tak podpowiem, no jest NFC, ale czy będziecie nie mogli płacić zbliżeniowo, to najprościej chyba zapytać w waszym banku, czy dana aplikacja, jeżeli jest oczywiście dostępna w sklepie Huawei, czyli w App Gallery, czy dana aplikacja wspiera pamięci płatności zbliżeniowe. Musicie, bo to się oczywiście dynamicznie zmienia, wiadomo, że sklep się rozwija, tych apek będzie coraz więcej. W każdym razie te płatności zbliżeniowe, pomimo obecności modułu NFC, w przypadku tego telefonu niestety nie są takie oczywiste, zależy od banku po prostu. Tak, jak Adam mówił, najlepiej spytać w swoim banku, Najprościej, bo kogoś po prostu to się łebskiego. szybko zmienia. Banki wdrażają nowe wersje aplikacji już przystosowane pod smartfony Huawei, także to, że dziś nie obsługuje waszego banku i wasz bank nie obsługuje płatności za pomocą tego telefonu, to jest znaczy, że jutro będzie nadal tak samo. Ja tylko jeszcze dodam, że to szybkie ładowanie, o którym Adaś wspomniał, to jest 22,5 W. Także nie to najszybsze Huawei, ale też całkiem krzepkie jak na te półki. Ale nic nie wspominają, więc zakładamy, że ładowarka jest w zestawie. Fajny model, poza tym, że nie ma Google'a. Tak, jeżeli jesteście w stanie przeboleć to, że Google'a nie ma, to można się zainteresować I tyle. ewentualnie i Tak, no zobaczyć, bo. cena jest dosyć atrakcyjna. To 4 giga RAM-u jeszcze powiedzmy, że jakoś tam szału nie robią, ale reszta jest ok. Dobra, i na koniec słuchajcie. No. A, przepraszam, Adaś, jeszcze ad vocem. Słuchajcie, nie ma karty w tej chwili tego smartfona. Jest co prawda główna wersja P Smarta 2021. Ja założę nową kartę dla tej wersji NFC. Ona ma troszeczkę inne oznaczenia. Nazwę ją po prostu P Smart 2021 NFC, tak żeby rzucało się od razu w oczy.
I już oczekuję niecierpliwie na wszystkich poprawiaczy, którzy będą wchodzić na kartę głównego modelu i będą mi udowadniali, że pan jest NFC. Spoko, już się spodziewam. Nie po was oczywiście, ale za moment. Ja nie wiem, czy będzie, bo mówię, no niestety Huawei bez Google'a to już się nie cieszę takim powodem. Adam, jest dostępny na polskim rynku, ma NFC, ma sensowną cenę. Ludzie za moment zaczną wchodzić na kartę i poprawiać, że nie ma NFC. No tak, ale no dobra. Bo jest lepiej lokowana w Google. Nie życzę nikomu źle, ale myślę, że nie będzie jakoś ten telefon się strasznie dobrze sprzedawał ze względu właśnie na brak Google. Oczywiście niezawiniony przez producenta, podkreślmy to jeszcze raz. Nie? No to amerykańska polityka tak. Na to nie poradzi. Ale za to Google ma inny telefon. Tak już na dobicie zostawiłem go. Samsung Galaxy A02. Pokazało się to w Tajlandii. Czekaj. Zanim w mylnym błędzie pozostaniesz, to ja ci powiem, że jeżeli chodzi o rynki, to może Tajlandia była pierwsza, ale on jest na głównej stronie prasowej Samsunga, także to już to kwestia, pójdzie teraz. Dobra, ale na razie cenę znam tylko z Tajlandii. O. Spoko. Gdzie wynosi niecałe 3000 batów, oczywiście nie takich na plecy przyjętych, tylko ichniej waluty, co po przeliczeniu daje około 100 dolków amerykańskich, a na nasze 375 zł. Oczywiście nie ma szans na to, żeby ten telefon wkroczył na nasz rynek ewentualnie w takiej cenie, a szkoda, bo przy tej cenie to by był fajny, natomiast jak dojdą nasze podatki i tak dalej, to już będzie mniej fajny. Podobać się może wygląd telefonu, bo ma taki fajny prążkowany tył, nie wiem, trochę dżinsy przypomina, trochę nie, no w każdym razie praktyczny, bo ani rys na tym nie powinno być widać, ani brudu. Ale to oczywiście kwestia estetyki, no naturalnie plastik, no przy tej cenie, sorry, no ale nic innego nie może być. Widzisz, to jak mówiłem, w Malezji, na Filipinach już jest, to pójdzie zaraz będzie w Krakowskiem. Okay. No i ja tu ten telefonu, przede wszystkim chyba bateria, 5000 mAh, oczywiście znowu, tak jak tam w przypadku bodajże Oppo było, bez szybkiego ładowania. No oczywiście pod wyświetlaczem podbródek, ale przy tej cenie to też nie wymagajmy cudów. Bo i sam wyświetlacz też jakoś szału nie robi, bo to jest po prostu HD+, więc... Natomiast no flaki też szału nie robią, bo tam mamy Mediateka chyba z dwuletniego już, 6739. Bardzo biednego Mediateka mamy, bardzo biednego Mediateka i bardzo biedne pamięci RAM po prostu. No nie takie biedne, bo 3+32, a tu na horyzoncie są modele no droższe, bo przypomnijmy, na przykład jest taka Motorola, która ma 2 giga RAM, a kosztuje więcej, a Nokia szykuje podobnie wyceniony model z gigabajtem pamięci, więc nie jest tak tragicznie, te 3 giga matu nie robią, ale nadal to nie jest to, co byśmy chcieli mieć w telefonie. Globalnie ostatnio powiedzieliśmy, że w zasadzie trudno nam jest polecać smartfony bez co najmniej 4 giga pamięci, bo będzie zbiednie po prostu. Nie, no jasne. Jeżeli chcecie kupić telefon z dużym ekranem, to tak, to są smartfony, które można kupić i mieć telefon z dużym ekranem. No natomiast tak, jeżeli chcecie kupić smartfona, który będzie jako tako sensownie działał, dużej ilości aplikacji odpalonych, które lubicie mieć w tle przez cały czas, to 4 giga jest minimalną pamięci. No ten z tymi 3 gigami, gdyby faktycznie kosztował te 375 zł, to jeszcze powiem szczerze, uszedł. No w życiu przecież. Nie, przy tej cenie by uszedł. Przypomnę, jest firma, która model z 2 gigabajtami oferuje za 600 parę złotych. Ale rzeczywiście, że tak. Mówię, przy 300 wach jeszcze by uszedł, ale oczywiście nie polecamy. Z przodu ten telefon ma 5-megowy aparat, z tyłu 13-megowy z dołożoną dwójką, nie wiadomo po co, także fotograficznie też rewelacji nie będzie. No i mówię, obawiam się, że i cenowo też nie będzie, bo jak dorzucimy nasze podatki, to ta cena już przestanie być taka fajna, jak jest w Tajlandii. W zasadzie nie ma co się znęcać nad takimi telefonami. Jak wyjdzie, jeżeli faktycznie się potwierdzą plotki o nowej Nokia 1.4, to się dopiero poznęcam, ja wam powiem, ale to szczegóły sobie przeczytajcie w linkach, ja wam dorzucę te linki o tej Nokii, bo szkoda, no nie ma co gadać. No nie ma co gadać, nie. W każdym razie nie bardzo polecamy tego Samsunga, on wyjdzie w wersji single i dual SIM, także dwie będą obecne na rynku. W tej chwili z tego, co widać, tak jak on się rozchodzi rzeczywiście po rynkach światowych, to przede wszystkim Daleki Wschód i kraje egzotyczne. Może do nas w ogóle nie dotrze. Myślę, że może do nas rzeczywiście w ogóle nie dotrzeć, dlatego że poza tym, że może być
niezbyt dużym hitem cenowym ze względu na tę konfigurację, no, to właśnie ze względu na działanie. Ze względu no jak dojdą, tak mówię, no gdyby ta cena została taka, jaka jest tam, no to jeszcze, ale nie zostanie. No i nie zauważyłem, żeby Samsung gdziekolwiek dopisał do ekranu, że to jest IPS-owy wyświetlacz, w związku z tym mam taką lekką obawę, że to może być czyste TFT i bez. Parzy ją mówili, może do nas nie przyjdzie. Jeszcze wrócę na chwilę do Nokii, bo z takich anegdotek. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w najnowszym filmie o Bondzie miały występować Nokie. Miała być Nokia 8.3 i Nokia 7.2, ale w tym tygodniu się okazało, że film, no jednak dalej się przesuwa ta premiera. Miała być w zeszłym roku jesienią, będzie może w tym roku jesienią, jak się nic nie wywali. No i mają problem, bo muszą dokręcić sceny z telefonami, no bo jakże to Bond z ubiegłorocznym smartfonem, żeby latał, nie będzie musiał z nowymi Nokiami biegać, więc trzeba sceny powtórzyć. Za chwilę się okaże, że muszą mu zmienić zegarek, bo pewna firma wypuściła nowy model zegarka, więc znowu i może się okazać, że ostatniego filmu z Danielem Craigiem jako Bondem nie zobaczymy nigdy, bo będą go kręcić wiecznie, wymieniając mu gadżety na coraz nowsze, wskutek kolejnych opóźnień filmów powodowanych epidemią. Ciekawe, no, czy będzie szczepienie na tym, na wizję, że się szczepi. Czy bądź się zaszczepi. No. Jakiemuś strasznie. Oczywiście nie przeciwko naszym wirusom, bo to jednak umówmy się, że to jest świat fantastyczny z odniesieniami do naszego realnego świata, ale to jednak nie do końca ma przełożenie. Także tam może być zupełnie inny, nie wiem jaki, malezyjski na przykład wirus i możliwe, że tam się będzie szczepił przeciwko temu malezyjskiemu wirusowi. Ciekawy jestem, czy będzie strona szczepienia. Nie. Albo czy będzie wielka pandemia światowa. Wiesz, no, z Bondem może być tak jak z Chuckiem Norrisem, że to nie on łapie wirusa, tylko wirusy łapią jego. Okay. Ale suchar, nie? Szkoła humoru imienia Karola Strasburgera po prostu. No, ale wyżej nie podskoczymy pewnego poziomu po prostu. No tak, no nie no, Karol jest wzorem po prostu, nie dość, że świetny aktor, to jeszcze wspaniały opowiadacz dowcipów, kultowy wręcz. Pozdrawiam. Mało, słuchajcie, rzeczy fajnych rzeczywiście w tym tygodniu się pojawi, bo jest sporo zapowiedzi, ale te zapowiedzi prędzej czy później trafią do nas, patrz prawdziwych urządzeń. No to się też pozmienia po drodze na bank. W związku z tym nie ma w tej chwili sensu Wam robić zapowiedzi, zajrzyjcie do naszych newsów, jeżeli jesteście ciekawi, namawiam bardzo oczywiście. Natomiast cóż, no, jeżeli się pojawi rzeczywiście coś nowego, możecie liczyć na to, że w przyszłym tygodniu Wam o tym powiemy. Nie, nie możecie liczyć. Za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie skrytykujemy kolejne nowości. No przez dwa tygodnie pojawi się, mam nadzieję, tyle nowości, że program wydłużymy do 2 godzin co najmniej. No, ja bym na to nie liczył, ale dobra, pozostajmy optymistami, a tymczasem jak zwykle dziękujemy, że byliście z nami i że ciągle jesteście z nami. Dzięki za komentarze, dzięki za to, że wpadacie. Dzięki wszystkim nowym, którzy nas oglądają, bo może się ktoś nowy trafił i próbuje zaznać trudnej sympatii do dwóch podstarzałych gości obu łysych. A, słuchajcie, ja przepraszam, że ja dzisiaj w czapce, to jest zimno dzisiaj po prostu. W związku z tym muszę się w czapce, bo mi paruje przez głowę, co? To ty na dworze jesteś? No, ja jestem na Alasce, nie widzisz zorzy za mną? No. Dobra. Powiedzmy, że to kupuję. No dobra, to trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć, za 2 tygodnie. Cześć.